Halo, halo. Zagramy sobie Irelium dzisiaj, bo wiedziałem, że chcieliście zagrać. Pokaż tyłek Irelia. Nie ma, nie widać niestety. A szkoda, że skina nie ma żadnego, bo on ma tak ładne skiny, Irelia. Ten Divine Sword chyba jest super. I ta nowa, ta AG też jest fajna, no. No zagramy Irelium, bo chcieliście bardzo zobaczyć. Narzekają na nią sporo. Ja wam powiem, że nie umiem nią grać. Że miałem taki moment, że chciałem się nią nauczyć grać, ale widziałem jak bardzo jest OP i stwierdziłem, że Riot znerfi. To było gdzieś w okolicach Worldsów zeszłego roku? I jej nie znerfili? To wtedy, gdzie był ten słynny movement speed nerf, że 5 movement speeda jej zabrali. Wszyscy na Irelium narzekali i zabrali 5 movement speeda i to było tak śmieszne. No i teraz dalej jest mocno, dalej jest dobrym flexem. Nie jest już tak super broken jak było, ale no, dalej jest silna na tych wymianach. Kurde, ja na Timoszkę gram? Chodźcie zabić Veigar. Czy tam jest Ryze? Dobra, to chociaż wolę na Ryze niż na Timoszkę grać, ale. Nie, on pewnie i tak nie będzie chciał się zatrzymać, bo nie chce na krótkiej linii grać, znaczy na długiej linii. No tak to jest, jak się pikuje Irelia, to Timoszkiem odpowiedzą na mordę. Jeszcze z Ignite'em. No nic, to będzie super safe gierka, ale na linii raczej zabójstw nie będzie. Tak dużo pomogłem ziomuś. On tak będzie puszować cały czas ten Timoszkę. Jak go Nocturne zniszczy, to będzie spoczko. Nautilus na bocie. O, Nautilus najsilniejszy champion w tym patchu, moim zdaniem. Godziwię się, że tak mało go flexują. Ja pierdzielę. Nawet 2 miliony uratowałem przynajmniej. Zobaczymy, że to będzie z tym. No nie, no na pewno będzie agresywny Timoszkę. Już widzę, że. Daleko od tego krzaka gramy, jakby co. O, tylko właśnie coś takiego się może stać. Plus jak on blinduje, to nie mogę trafić wtedy z Q, nie? Też tak zabawnie. Na 100% tak to działa. Mam go szansę zabić, ale ciężko jest, bo jednak blind na Irelię bardzo boli, szczególnie jak mam nastakowaną pasywkę. Wziąłem resisty przynajmniej. Co durnek to Conqueror oczywiście, a drugie drzewko bucik. Dobra. Na długie wymiany z panią Irelią się tak nie bił. Panie Timoszku. Jeszcze w minionach stał. Ale w sumie close było. Myślałem, że to będzie bardziej close. Kurde, ziomek, grasz Timoszkiem? Ja wiem, że to jest champion, nie jest najwyższych lotów. Ale Timoszek też nie jest. Najwyższych tych, no. Super noty Timoszkowi też bym nie dał. Dobra, ciastka sobie zostawmy, potki wypijmy całe i spróbujmy to spuszować. A nie mam kół, dobra. Ja się podwierzę z tym bawi teraz. Bardzo dobry start nam Timoszkę dał. Nie spodziewałem się, że będzie walczyć w ogóle. Fakt, miał Ignite, mam Lethal Tempo, miał dobre runy, ale ja mam Conquerora i mam pasywkę Irelia, która jest broken. Kurde, miałbym idealnie na tego, nie? No dobra, pójdźmy najpierw w Tiamacika. Czemu się dwa kupiły? Plus tu Weekend będzie chyba dobry, jak mam Ryza i Timoszkę. Kupiłbym Shina, jakbym miał pieniądze na całego, ale nie mam niestety. Shin jest bardzo fajnym przedmiotem na Irelkę. Mnie to, co się w Irelii nie podobało, to wam powiem jeszcze, jak ona wyszła. Teraz dalej mi się to troszkę nie podoba, już, ale już mniej. Jak ona wyszła, to ona miała trzy rodzaje obrażeń wyjściowych, jak pasywkę ładowała. Plus tą pasywkę ładowało się szybciej wcześniej, bo była na trzech, czy nie, na czterech, albo na pięciu stakach. Teraz trzeba sześciu. Nie. Nie, pięciu stakach. Wcześniej było na ilu? Na tych tyle samo? Nie wiem, mi się wydało, że to znerfili. Ale chodzi o to, że ona ma magiczne obrażenia potem, jak nabije tą pasywkę, co jest głupie. Plus jeszcze Conquerora ma. I to jest naprawdę ma hybrydowe obrażenia i chory attack speed. Ciężko coś na nią zrobić. To jest tylko przeżyć tą linię, nie dać się spłukować Timoszkowi. Ja mam TPK też, więc whatever. On będzie grać agresywnie, no Timoszka to jest. Timoszka to jest taki zawodnik, że. Nie, ten champion jest super śmieszny. Stoi za minionami i zabija cię z autotaczków. Timoszkę wkurza. Ale dobra, ja lubię wkurzać ludzi, jak gram jakimiś postaciami, szczerze mówiąc.
Dobra, ten trade nie był najlepszy na świecie, ale ja sobie cofnę to, zrzucę z tepekiem i z diamatem. Mam na cały diamat, tak? Tak, mam. Kurde, dużo mu jakoś nie wziąłem w ogóle. Ten noctem tu idzie, czy nie? Chyba nie. Nie, ja to muszę po Q rzucić. Już ma Ignite'a? Jajca sobie robić, chyba że już tak szybko ten Ignite wrócił. I co, panie katapulto? Widzicie, ja nie umiem tym grać, a i tak zabiłem, to wiele świadczy też. To znaczy BS w ogóle, no nie wiem, czego to jest skrót. Wiem, że coś takie głupie, czy jakieś takie, no dziwne, coś takiego chyba pewnie. Znaczy no, jest dziwna, ale żeby wyciągnąć 100% z EA, to trzeba trochę nią pograć, bo trzeba umieć trafiać. Trzeba umieć grać naokoło tej pasywki, bo jak tego nie potraficie, to jesteście w tyłeczku trochę. Mogę sobie farmić z W, pamiętam jak grałem na Irelia i też sobie tak z W farmiła, śmieszne topko. Mam już szóstkę teraz, ale chciałem z Shinem wrócić. On puszuje jak głupiutki. Trochę mnie spuszuje, ale dobra, nic na to nie poradzę. On działa tak speed. Majesz te też byłby dobre, o tym blind będzie krócej trwać wtedy, jak to pamiętam. Więc to też ma sens jakiś. Dobra, wracamy na górę, on będzie puszować jak głupiutki, tak, tak. Sobie play to teraz garnie jednego. No, który mógł przykampić, jak on gra tak super agresywnie, no ale spoczko, sam go spróbuję zniszczyć. Teraz mam ereczkę, czyli mam kolejne resety na Q. Schowany tyłek pod włosami, nie widać niestety. Blue kradny, to nic na to nie poradzę. Co on kurde tak jakiś... Jest tu Hekarim też. O, nie mogę podejść. Na 2 na 1 na pewno nie dam rady. Plus, że ma szóstkę już. Nie, gram pod wieżą po prostu, nie ma co ryzykować. Nie widzę tam nikogo. On teraz do dżungli mógł wejść? Nie, jeszcze tutaj siedzi. Podejdzie to zawsze za blisko Timoszkę, to go spańszujemy. Tylko potrzebuje pasywki do tego na pewno. Kurde, nie trafiłem tym, ja pierdzielę. Może tu dalej być ten. Może tu być dalej Hekari. Czyli mam flash, a mógłbym zaryzykować, ale ten blind mi tak woli, że... Tu z Irelią pod wieżą się fajnie farmi w miarę. Czekaj, czy on gdzieś w krzaku siedzi? Mam szansę na play, to no kurde, chyba to wykorzystam. Nie, ja o co drugiego, już no już idzie wkurzony. Tabiczki sobie kupiłeś, Timoszku, widzę. Tabiczki. Ja buta dostanę za minutę. Chociaż nie wiem, czy ja nie powinienem tego Movement Speeda grać na podce. Bez erki mi trochę ciężko go będzie zabić. I bez pasywki nastakowanej. No bo to ma ciężko, widzę.
11 tak zabrakło. Sit down. Sit down mi napisze. Dobra, asysta wpadła, ładnie Noctur, dzięki. Mogę mnie wbijać w sumie, mogłem poczekać. Zaraz będę mieć troszkę resistu, już będzie lepiej. No, miałem 1000 plecaczku, to może nie powinienem wbijać. On wykorzystał ten gol, co sfarmił. I teraz mu głupio shutdown oddał. No ale okej, okay, chciałem się sprawdzić. Jak miał arkę, to na pewno go zabił. Nie wiem, czy flash by coś zmienił, ale nie, bo ona ma. Irelia ma bardzo duży atak wręcz, więc. Mógłbym sobie zostawić na inną linię najwyżej. Jak to wygląda w ogóle? Jak Veigar się farmi, to jest ok. Jak się Veigar farmi, to jest spoko. Kai'Sa też ma dobrą farmę. 7-4 jest ogólnie, nie ma co jeszcze tragedii zrobić. Na pewno powinien być bardziej użyteczny od Timoszka w późniejszym etapie gry. Ale ten matchup jest głupi po prostu na tego Timoszkę. On mnie tak cały czas pokuje, no bo mu się nie dać pokować. A to ciężkie, jest to niemal na tempo. Czemu ten grzyb nie wybuchł w ogóle? Lol. Dobra, zaraz go spańczył mi, zabrak teleporta w końcu. Nie, jeszcze na mnie krzyczą. Tepek na bota, kurde, ja mam szansę na pierwszy turet. A tu byłby dobry tepek. No Jezus, tu serio koniec? Nigdy się tu konia nie spodziewał na górze. Bo nie widziałem go na mapie, ale się patrzyłem na botę. Airport dżunglę. O Boże, że tu koń był. No, się ten ład jeszcze tam skończył. Szkoda, miałbym pierwszy turet. W sumie dobrze zrobił ten Hekarim, ale no. No nie wiem. W sumie nie musiałem flashować po tego teamu, ale bym znowu Ignite skoczył na kolejną walkę i ja bym znowu umarł przez to. Przez widzę, że on idzie pod jakiś adebit, pod Ginzo idzie najpierw. Teraz nie mogę na górę, znaczy na dół tepnąć. Na 3 plate on zwierzę, to spoko. Teraz też może jeden zgarnie. Nie wiem, czy nie tepnąć i mu nie przerwać tego plate'a. A nigdy, no nie lubię tego topa, bo te... To czy tepować, czy nie, taką głupie jest czasami. O, Noctur się gdzieś odpalił. Teraz bym mógł w sumie tepnąć. Tu jest Timoszka gny. Ja bym go tak przejąć, żeby nie wziął tej farmy. Trochę dostał na tym tradzie. Jeszcze raz go tak złapię, to jest po nim. Timoszkę. 34 zista. Jak mówiłem, więcej bić moim zdaniem, bo ja biję z magiczne, z pasywki biję magiczne, to jest magiczne obrażenie, które się zadeskaluje. To jest w ogóle już żart sam w sobie, ta pasywka Irelii. To już trochę to zmniejszyli z tego, co pamiętam. Z E też bije i z W chyba też? O, fajna katapulta. Nie ma Lane, to mi się wydaje błąd tego Timoszka. Przed bardzo w greedy build. No nie, mnie nie tepnę w tej grze, chyba też mi się tak wydaje. Nie, nie ucieka.
Nie wiem, czy to było Warp. Myślałem, że tu więcej przyjdzie. Myślałem, że to botan cały przyjdzie. Kurde, Zenrise, patrzcie go. Muszę wrócić, bo Timoszkę mi zaraz rozpierdzieli. Nie, no nie chciałem Erki już nie gridować bez przesady. Brakuje mało do tej nitki, co no mało. O, Timoszkę poszuję. Jeszcze w tym skinie jest tą pandą. Nie, ja nie lubię na niego grać, ale zawsze mnie ta postać bawi, jak ją widzę. I pluje mi w wieżę, no. Na ślepo jeszcze. O kurde, tego się nie spodziewałem. No właśnie, on napierdziela w blindzie w niego. No dobra, zabił go. Ja mogę to zwierzę zrobić, bo mam full HP, jak przyjdzie koń, to raczej go powalę, rozwalę. Fajny wave clear, podoba mi się. Nie, zatrzymał tego wave'a, Nocturne. Niech se CS-u troszkę potraci więcej. Przejmę lasów. Czemu w tego uderzyło, lol? No to cała magia Aerialy polega w tym, żeby po prostu resetować te Q cały czas jak najwięcej razy. Jeśli tego nie zrobicie, to w ogóle nic, nie jesteście bezużyteczni tak naprawdę. Dobra, jest Trinitka, to wrócę, bo to jest power spike mały. I pytanie, czy w tego Vicenda chcemy iść? Chyba tak. Chyba będzie AD dużo, troszkę będzie AD był też ten. Timoszkę. Ale to można potem zawsze złożyć tego jeszcze, Guardiana, o. No i to będzie fajny build. Sterak, Guardian, Vicent, tak? Sterak, Guardian, Vicent. I z tego Hydra Tytaniczna. I to byłby cały build nasz? Nie ma chyba szkor przedmiotów Irelia jeszcze jakichś takich. No nie ma tutaj z tego co widzę. No niby też ten Spirit Visage, ale już nie trzeba go aż tak super składać. Jak macie tego Vicenda. Już jest nasrane grzybami. Będzie mniej problemów z maną teraz, bo już mam ciastka nastakowane. Dużo mogę zrobić na tego Timoszka, naprawdę. No, Hekarim też tu jest, ale tu jest też Noctu. Ale zjedzeni. Tylko Kuresa to mam, widzieliście? Powinni zmniejszyć długość tego marka, bo to chyba 5 sekund też stoi. 5 for sek, 5 for, a tu na ile też na 5 sekund? No to jest dużo czasu. Zetko wierzę pusznąć ziomek, no. I tak nie robiłeś tej katapulty, jesteś żałosny, Veigar. Moja wina pewnie. Tylko wierzę, że zrobiliśmy przecież no. Mógłbyś na bota tepnąć na przykład. Tylko nie wiem, gdzie jest Caitlyn. Tak, tak, tak. Jest tepeczka też, będę mieć dopiero za 2 minuty. Ale jest 20-13, jest na razie spoko, wszystkie wieże. Mamy koń zatrzymany w klatce. Jest to ta Kaisa pod łezkę? Nie, bo widziałem, że jest popularna teraz, ale podobno już to hotfixowali. Że mu na mana nie prokuje na każdym pocisku z Q, tak słyszałem, ale nie wiem, czy to jest potwierdzone info, czy nie. Jak ktoś wie, to może da znać. Bo Muramana robi coś takiego, że na każdym spelu, który zadawał obrażenia, taki pojedynczy, dodatkowe obrażenia wlatywały. I co, sad? Ten komentuje całe życie. Ja go nie widziałem na tego konia, ci powiem szczerze. Nie mam resetów. Dobra. Ale nie widziałem tego konia, sorry, bo się zagadałem. Trochę ten Nocturne, ale on chyba sobie szczekował tu wizji, nie było, tak mi się wydaje. Oni powinni smoka zrobić. Ja co mogę presję zrobić. No, Caitlynka. Dobry pomysł, muszę powiedzieć, koleżanko.
Nie, bardziej jak się leczę na jednym kół. Timoszkę tu może tylko przyjść. Pasywkę przynajmniej na wieżę zużyję. Dobra, i można cofnąć. Nie, Timoszka jest na bocie. Tu może koń przyjść. Dobra, za mnie jest Shadow, więc nie umierajmy jakoś głupio. A bezerkiem się dużo ciężej gra. Bo jak macie Erkę i macie tego Slowa, wtedy to bardzo łatwo EF trafić, moim zdaniem. Bo jak ktoś ma full movement speed, to ciężko się z tego E trafia. A to jest jednak, tak jak mówiłem, ważne są te resety. Sterak teraz. No już. Wysnowbolowaliśmy. Nie, jest jakaś Kai'Sa w ogóle widzę pod brak upgrade'u z Q chyba. Nie, bo pod Kai'Są teraz tak naprawdę trzy drogi. Podoba mi się. Ten champion się bardzo podoba. Bo tyle co buildów jest pod niego. I teraz właśnie z tym nowym buildem pod Muramanem, że on pod AP wójt, więc myślę, że sobie go też nagramy. Bo jest w miarę mocny. Można iść Infinity jeszcze pierwsze, można iść dalej w tego. Nie no, idę, bo ten raz się trochę zgubił. Czemu on uciekał? W takim razie na wygra jakąś szczerkę miał. Może koniowi coś weźmiemy z dżungli? Nie ma tu nad koń nic w dżungli za bardzo. Kurczaczki. O! Kurczaczki są. Mark działa na duże stwory też? Nie wiedziałem, że na duże stwory. Czyli na barona i smoka też pewnie. A Timoszkę na górze, no, się zagapiłem się. Kurde, zrobi tą wieżę. O nic. Troszkę się zagapiłem. Czego potyram? Konia tutaj nie ma, ale są pewnie grzyby tutaj. CC na Tuliusa to się mogę obsać, szczerze mówiąc. 4 sekundy w stunie. Myślałem, że na midzie będzie walka. No nic, mój błąd, mój błąd. Mea culpa. Bal mi tą merkę po prostu, no. No Timoszka będzie mocny, tylko jest papierowy jeszcze. Ale już widzę, armorka nawalone. No, Timoszka. O nie. Teraz my troszkę trołujemy. Ale nie wiem, czy oni wszyscy nie mogli z tego mida zejść na topa. Też kurde, dużo ten Nautilus zadał. O nie, najgorzej teraz się stało, jak się mogło stać. Nie pójdą Barona raczej. Ryze nie zrobi z Caitlyn Barona. My teraz byśmy mogli zrobić. W sumie hard CC Irelia też niszczy. No taki point and click Nautilus to ta Irelia nie może skakać już w ogóle. Mogę sobie W użyć, fakt, ale no, aż tyle mi to nie daje. Rap zaraz będzie za niedługo. No mogliśmy sforsować tego Barona Infernal za minutę. O, już teraz mało bije w tym milion, już tak łatwo ich nie dobiją z tego co widzę. Potkę bym mógł sprzedać i kupić. Ojej, przepraszam, Steraka. Sterak mi trochę da przeżywalności. To jest jedyne, czego potrzebuję teraz tak naprawdę. No go skukujesz? Prawo, prawie. Już nie idź dalej. Co to było? Jedno E pół HP od tego Hekarima? Co jest nie tak z tą postacią? Jedno Q, lol. Pół HP tak mi spadło z tyłka. Dobra, Kumi wróciło.
Kajsa się z Ryzem biła. Nie zrobimy barona teraz? Ja bym to zrobił i smoka. Chodźcie smoka. Smok jest pewniejszy, oni barona nie, nie wierzę, że zrobią barona. Tylko nie wiem gdzie ten Ryze jest. A on nie ma Voida jeszcze, no to raczej tak nie pęknę w sekundę. Znaczy ciężko też nabija tą pasywkę, widzę, jak tak minion w niej ma, nie ma po czym skakać wcześniej. Jakbym sobie poćwiczył te nabijanie tej pasywy, to bym był mainem Mireli, wam powiem. Potę, no mogę już sprzedać tą potę i tutaj kupię, nie wiem. Czy może stopłacza kupić. Nie, bo to będzie problem z tymi przedmiotami, zróbmy tak na razie. No ja silny teraz jestem w miarę. Powinien w niego wchodzić, bo widzisz mój tepek, nie? Tylko Timoszkę tutaj. Dobra, już wycofaj, wycofaj. Mogę poczekać, się w niego wbiją do końca, tak? Kiedy ja raz jednak Q straciłem? Nie trafiłem tego Nautilusa z tego E? Nie, nie mogę tak robić, ja muszę w Teemo się odpalić, jak on tak strzela z tyłu. Patrzcie, ile mi obrażeń włożył sam Teemo. Jeszcze Ignite był od Hecarima. To z dżungli gra? Tak, z Ignite'em gra, nie zauważyłem. No tak chyba Worf. Bo zabiję tego Karima, to Barona i zrobią Teemoszkę w CC-kach. Ładnie, ładnie drużynka moja gra. Na to skończą, chociaż 4-3 do Ryze, ale ten Ryze tak nie wiem, chyba gierka nie siadła, chociaż... Fajno Medjaya se kupił, wziąłem ma 5-6 Medjaya i kupił. Ile ma już AP ten Veigar? Ma 720, no Caitlyn ma fajną gierkę, wam powiem. No Hecarim wstał, to już jest problem jak Hecarim wstał. Better meet AD Carry wins, wziąłem ma 4-11-4 tym Teemoszkiem. Znaczy nie gra źle tym Teemo, nie? Ale no nie potrzebuję tak agresywnie na linii grał. No fuck, Kai'Sa jest lepsza u nas tutaj. Ja mi się wydaje, że ona się stiltowała po prostu. Coś napisała. No rada, nie będę brać. No wolę, byśmy Barona zrobili. Zróbmy tego Barona. Nie mamy Górskiego, ale mamy dwa Infernale. O, nie ma blinda teraz. Timoszka, to chyba gliba. W życiu. Oni się teraz cofają do bazy. Koń tutaj jeszcze biegnie. Nie mam reseta teraz. Gdzie ten Ryze? Chciał już w bazie jest dobry. Nie pomógł im nawet. No kurde, nie wiem. Ten slow jest też fajny z tej erki. No mocna jest po prostu. W dobrych rękach ten champion jest broken. Tak samo jak Akali. Fakt, że zrobiły, że dalej te postaci są niezbalansowane, ale są po prostu niezbalansowane, bo ktoś trochę tym potrafi grać, ta postać wygląda jakby była broken. No i tak jest. Ja nie umiem tym grać i widzicie, jak mi nawet w miarę okej idzie to Mirelio. No, chciałem jeszcze w Teemoszka wbić, ale nie da rady. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Dajcie znać, czy wam się odcinek podobał. Zostawcie lajka, suba. Ja się żegnam, papatki. Teraz ma inny rally, piszcie, co źle zrobię.